temat szczecinecki. Zawsze o tym, co ważne. Oglądała Pani program w Wielką Sobotę w TVN24? Nie, w Wielką Sobotę byłam w kościele, natomiast odtworzyłam sobie po pewnym czasie program, w związku z tym, że zrobiło się o nim dosyć głośno. Jak wrażenia? Niesmak, no, co tu dużo powiedzieć. No, jak się oglądało? Bardzo źle mi się oglądało ten program i trudno mi jest dzisiaj dobierać jakiekolwiek słowa. Uważam, że w ogóle nie powinno mieć miejsca publiczne, bez zagłębiania się w temat, funkcjonowanie pewnych tematów. Ale też myślę, że gdyby nie było pewnych podstaw, to nikt by się za takie tematy nie brał. Mówi się, że był to program tendencyjny, zmanipulowany. Też Pani tak to odebrała? Ja myślę, że ktoś, kto ma więcej informacji i dostęp do większej ilości wiadomości, ma większe prawo do tego, żeby oceniać, czy tam były manipulacje, czy były przekręcanie, przeinaczenia, czy celowe pokazywanie konkretnych obrazów, czy konkretnych wypowiedzi. Ja tej wiedzy nie mam. Moje odczucia jako widza to jest to, co powiedziałam na początku, niesmak. Spodziewano się, że po programie w Szczecinku rozpęta się burza, ale to, co się dzieje, co możemy obserwować, można powiedzieć, że jest huragan. Też Pani tak to ocenia? Powiem szczerze, że myślę, że parę rzeczy warto wyjaśnić i będę chciała również poprosić pana burmistrza o kilka wiadomości. Wiele pytań pojawiło się w mojej głowie po tym programie i póki nie będę miała odpowiedzi na te pytania, też trudno będzie mi się odnosić do tego, jakie skutki powinien mieć ten program, jakie ma. Ja zawsze wychodzę z założenia, że muszę poznać jak najwięcej faktów, żeby móc się wypowiadać. Tym bardziej, że uważam, że nikomu nie służy dzisiaj nagłaśnianie takiego tematu w kontekście politycznym. Ja też tego nie chciałabym robić. Absolutnie uważam, że to nie jest temat, na którym powinno się zbijać kapitał polityczny, bo ja zawsze na względzie mam po pierwsze dobro miasta i dobro mieszkańców. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to ja się w takie zapędy nie wdaję, nie podpisuję się pod tym i wolę działać po swojemu. Czy echa tego programu było słychać również w Sejmie? Niestety tak. I to były negatywne echa. Powiem szczerze, że o ile od początku próbuję zrobić taki pozytywny wizerunek naszego miasta, przywożę różne informacje, różne zdjęcia ze Szczecinka i próbuję zainteresować wielu posłów, ale też i ministrów naszym miastem. O tyle, kiedy przyjechałam po świętach, usłyszałam tylko, co się dzieje u Was w tym Szczecinku, więc nie jest to potrzebne. Z jednej strony tutaj mówimy o aspektach prawnych pewnych działań, ale z drugiej strony myślę, że mamy też i musimy o tym głośno powiedzieć aspekt moralny. I tutaj zawsze, zresztą tak byłam wychowana, uczył nas tata, że osoby, które piastują stanowiska wysokie, publiczne, i ich rodziny nie mogą więcej, a mniej niż pozostali mieszkańcy. I uważam, i dalej tak uważam. Będzie Pani podejmować jakieś kroki? Tak jak powiedziałam, na pewno wystąpię do pana burmistrza z prośbą o wyjaśnienie pewnych rzeczy, które pojawiły się i pewnych wątpliwości, które mam. I wtedy będę wiedziała, co, znając odpowiedzi, co z tym dalej robić. Temat szczecinecki. Zawsze o tym, co ważne.